Izabela Matczak, witam i zapraszam na pierwszy w nowym 2018 roku Top Sportowy 24. Najpierw sprawdzimy, jak Sylwestra spędzali znani i lubiani sportowcy. Zdjęciami z imprez i wyjazdów pochwalili się reprezentanci Polski w piłce nożnej. To nasza piątka. Relaks na rajskich plażach Dubaju. Taki sposób na przełom roku wybrali Anna i Robert Lewandowscy wraz z córeczką Klarą. Z kapitanem polskiej reprezentacji bawił się też inny kadrowicz, Sławomir Peszko, który fotkę z Lewym podpisał. Życzę zdrówka i szczęścia, a temu piłkarzowi króla na mundialu. Nowy rok w Karpaczu powitali Kamile, Grosicki i Glik. Reprezentanci Polski wraz z żonami ucztowali m.in. w towarzystwie dyrektora sportowego kadry Tomasza Iwana. Ponoć zabawa była szampańska. A teraz o pewnym hicie, który na YouTubie odtworzyło już ponad 60 milionów osób. Ciekawe, co bardziej przyciąga fanów. Muzyka czy teledysk, w którym zagrała żona reprezentanta Polski w piłce nożnej Pawła Olkowskiego. To nasz numer 4. Jesteście gotowi? Ta ponętna blondynka to Sara, małżonka obrońcy FC Köln. Teledysk pod tytułem Katowice nocą ze spiżową mocą bije na YouTubie rekordy popularności. Ciekawe, czy przy tym utworze także bawiono się na Sylwestra. Na miejscu trzecim Shinji Kagawa, reprezentant Japonii, z którą biało-czerwoni zmierzą się na mundialu, pokazał kibicom, jak gra w piłkę ze swoim synem. Zawodnik Borussii nie spodziewał się chyba, że wrzucony przez niego filmik wzbudzi aż takie kontrowersje. Miało być śmiesznie, a skończyło się na łzach. Kagawa na treningowym boisku założył synkowi aż 8 siatek, czym doprowadził go do płaczu. Za takie zachowanie piłkarz zebrał od internautów burę, a jego kilkuletni syn pochwały za serce do walki i nieustępliwość. W 1995 roku wybrano go piłkarzem roku FIFA. Grał m.in. w AS Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea czy Manchester City. Teraz został nowym prezydentem Liberii. George Weah u nas na miejscu drugim. Wychował się w slumsach, teraz jest najważniejszym człowiekiem w swoim kraju. Historia od pucybuta do milionera pomogła byłemu piłkarzowi wypłynąć na fali niezadowolenia z rządów poprzedniej pani prezydent. Czas pokaże, czy Weah, równie dobrze jak na boisku, sprawdzi się w polityce. Agnieszka Radwańska gra w tenisa z wojownikiem ninja oraz pomaga udzielać ślubu na korcie. Najlepsza polska tenisistka, jakiej nie znacie. U nas na miejscu pierwszym. Spotu z udziałem krakowianki trafi na rynek azjatycki, gdzie Isia nazywana jest ninją, stąd motyw przewodniej reklamy. Radwańska lubi wezwania. Ostatnio na przykład uczestniczyła w ceremonii ślubu, który odbył się na korcie centralnym w Auckland, gdzie Polka rozgrywa pierwszy w 2018 roku turniej rangi WTA. I na koniec życzenia samych pomyślności w nowym roku. Nie tylko ode mnie i redakcji, ale też od piłkarzy Bayernu Monachium. To wszystko teraz. Do zobaczenia. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Grande, grande, grande. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Yeah.